Off Festival cały jest muzyką i tak samo cała muzyką jest Daria ze Śląska. Cześć. Cześć. Powiedz mi, ty w życiu prywatnym jesteś festiwalowiczką? No, muszę powiedzieć, że tak w kratkę. Wszystko zależy od tego, czy jest akurat czas, ale jak jestem już na festiwalu, to naprawdę się skupiam i staram się to przeżywać. Dziś jesteśmy na Offie, ty myślisz off, to co masz w głowie? Alternatywa muza, coś zupełnie nowego, czego jeszcze nigdy nie słyszałam, coś ciekawego, intrygującego, tak, to są... I w ogóle dom, bo ja mieszkam zaraz obok, na Giszowcu, a cię mieszkałam za dzieciaka całe życie, moje dziecinne, że tak powiem, i słyszałam takie dudnienie festiwalowe w zasadzie u siebie w pokoju, więc takie dobre mam skojarzenia raczej. Dziś mamy tę radość, że rozmawiamy jeszcze przed twoim koncertem i mogę zadać ci to pytanie, co się czuje tak na 3 sekundy przed wejściem na taką wielką festiwalową scenę? Pytali mnie dzisiaj właśnie też koledzy, jak się czujesz. Jest to takie uczucie pomieszanie ekscytacji i z radością i takim uczuciem, kurczę super po prostu. Ludzie przychodzą na twoje koncerty, bardzo się cieszą, czekają na twoje piosenki, śpiewają razem z tobą, ale ta twoja droga na te największe w Polsce sceny festiwalowe nie była taka usłana różami, a przynajmniej nie była oczywista, bo ja doczytałam, że tak, ty chciałaś siatkarką być, że potem historię studiowałaś, potem jeszcze w IT pracowałaś, więc kiedy ta muzyka już tak mocno się w twym serduchu odezwała, że musiałaś pójść za nią? W zasadzie ona gdzieś tam w tle cały czas funkcjonowała, pewnie przez to jakieś takie moje zainteresowanie śpiewaniem. Po prostu raczej sobie śpiewałam gdzieś tam pod nosem, próbowałam nagrywać covery moich ulubionych piosenkarek wówczas. Nawet rzucałam jakieś rzeczy do neta, dzieliłam się z moimi bliskimi, czasami były to przychylne informacje zwrotne, czasami mniej przychylne, ale któregoś dnia kolega się złapał po prostu na taki cover i tak się zaczęła moja przygoda z zespołem, który powstał kilka lat temu, duet elektroniczny. No i tak myślę, że od tamtego momentu jakby skumałam, że w ogóle chcę coś robić muzycznie, chcę coś wymyślać, chcę coś tworzyć. No i tak, powolutku. A do Darii ze Śląska no troszeczkę się trzeba było poczekać, zanim zrozumiałam, że chciałabym coś solowego też działać. Ta płyta w zasadzie jest pierwszą debiutancką. To są rzeczy, które przeżyłam osobiście, które mnie spotkały, które też zaobserwowałam, ale wszystko coś, co jakoś mnie poruszyło, wzruszyło. Raczej, tak jak mówiłam, moje historie, głównie moje historie. Robisz tak też dlatego, że odbiorca nie jest idiotą, jak kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów? Ludzie po jakimś czasie wyłapują, czy coś im działa, czy nie działa. Każdy ma swoje filtry. I tu mówiłam akurat w kontekście pisania tekstów. Dla mnie to jest rzecz, na której się po prostu skupiam i chcę, żeby jak ktoś słucha moich rzeczy, żeby miał takie poczucie, że nikt go tutaj nie robi w balona i że są rzeczy prosto tak, jak po prostu je przeżyłam.